Dlaczego to jest rozwalone? No ciekawe. Witam się z wami z łóżka, mimo tego, że już wstałam. Byłam z psem na spacerze i go nakarmiłam. Teraz muszę tu trochę poogarniać, ale chciałam się z wami przywitać i powiedzieć, że chyba muszę na YouTube'a jeszcze pocisnąć z daily vlogami, bo przy weekly vlogach nie wiem, co się dzieje. Czy to jest jakaś taka rozlazłość, że jest to 7 dni i ja czasem zapominam wyciągać telefon, czasem za dużo do niego mówię, jak właśnie skojarzę, że nic nie nagrałam w ciągu dnia, albo z kolei mam fajny dzień i chcę go nagrać, ale wtedy nagrywam go też na TikToka i nagrywam i wertykalnie i horyzontalnie i to powoduje dużo problemów. Jakby nie mam już wtedy fajnego dnia, jak cały czas nagrywam i to wszystko razy dwa, tylko w innym formacie. Więc stwierdziłam, że zanim będę robić weekly vlogi, muszę poćwiczyć z daily vlogami. Wtedy mam taką większą kontrolę, trochę większą intencję i łatwiej jest mi skompletować ten materiał. Potem ten materiał, który mam do zmontowania, nie jest taki przerażający, bo jest z jednego dnia, a nie z 7 i chce mi się zabrać za to montowanie bardziej, jak mam mniej materiału niż jak mam go tak dużo. Więc zapraszam na pierwszego daily vloga. Nie wiem też, jak to będzie wyglądało za bardzo, bo mam bardzo dużo do nagrywania, bardzo dużo pracy, ale obiecam też Tomkowi, że kupię mu klocki Lego, więc powinniśmy znaleźć też, żeby pójść na klocki. Mam wizytę u optometrysty. Nie wiem, czy to jest spoko, że zdradzam cały plan dnia, czy wy wolicie nie wiedzieć i oglądać. Czy ja robię spoiler? Chciałam poćwiczyć, ale chyba nie zdążę poćwiczyć. Jak mi się przynajmniej wydaje. Co najwyżej poćwiczę sobie wieczorkiem. Jakoś to może ogarnę. Ale najważniejsze jest to, żeby to nagrać. Miałam również mieć włosy, no ale przez to, że nagrywam, wiecie, na długości całkiem ładne fale, a tutaj jest gruz, no to użyję trochę szamponu suchego, czego nie lubię robić, no ale wyjątkowo można. Dalej mam nieposkładane ciuchy. To pranie to już znowu nadaje się do prania, nie? Dobra, jak to zrobić z tymi włosami? Umyć, nie umyć? Przyszło mi też powiadomienie, że buty, które zamówiłam sobie, tak wiecie, w e-obuwie można zrobić, że zamawiacie do punktu stacjonarnego i je mierzycie, no i możecie tam kupić od razu, więc zamówiłam właśnie buty takie trapery, ale glany. Ja jestem jakoś tak, boję się glanów. Boję się glanów, że one nie są dla mnie, więc, więc wybrałam takie cięższe, ale no dalej nie są aż tak ciężkie, ale i tak chciałabym je najpierw przymierzyć. W ogóle Lasocki w jakiejś super cenie, bo są i ocieplane, i skórzane. No i to jest taki, wiecie, wyższy but. Botek, można by było powiedzieć, więc kawał buta. I poniżej 300 on tam kosztował. Jeszcze jakiś kod wpisałam na 10%, więc w ogóle chyba 240. Cena naprawdę atrakcyjna, mam nadzieję, że będą ładne. No kończę nagrywać. Sporo pracy mi jeszcze czeka, jeśli chodzi o montaż. No muszę pojechać do tej promenady, te buty ogarnąć. Obiecałam Tomkowi klocki Lego, więc wywiążę się z tej obietnicy. I muszę ponagrywać coś, bo nie mam nic dzisiaj do wstawienia, więc muszę coś ponagrywać. Ale to może nagram tak pomiędzy nagrywaniem, że zrobię sobie masę... O! Super! Wypróbujemy tę maseczkę, zrobię test tej maseczki z witaminą C, chociaż... Zrobię pewnie test tej maseczki z witaminą C i co zdążę zrobić? Może jakieś takie gadane get ready with me? Mam nadzieję, że tak. No i najgorsze jest to, że cały czas muszę polować na słońce. To jest chore. Dobra, idę się myć.
Nagrałam dużo, jestem zadowolona z postępów w moich pracach. Stresuję się tylko tym, że muszę to pomontować, to znaczy stresuję, no jakby chcę to mieć zrobione po prostu. Jeden film, który nagrywałam, to współpraca kosmetyczna i pielęgnacja, którą zrobiłam tymi kosmetykami, w sensie testuję je od jakiegoś czasu i wiem, że są zajebiste, ale dopiero dzisiaj pierwszy raz nałożyłam na te pielęgnacje makijaż. No i po prostu wow, to jest takie glow, wygląda po prostu cudownie. Jaram się na maksa. I co? Dogaduję się ze starym i musimy załatwiać sprawki. Ty jesteś na misji dyplomatycznej? Tak, jest pan sąsiad z Gruzinem na misji dyplomatycznej. Idziemy na spacer i na zakupy do promenady. Czemu zawsze nas zatrzymują? Ja mam tego dosyć. A, bo my nas trzecim jest. Czy możemy iść? Bubku, chodź. Zobacz, goń tatę. Jaki zestaw sobie kupisz? Nie wiem, bo nie wiem co będzie. No tam może być duży, bo tam jest duży. Bardzo chciałbym jakiś ten Champions, bo... Ale Champions to jest seria samochodzikowa? Tak, czy... Speed Champions to jest seria samochodzikowa, no najbardziej to mi się podoba ten... A jest tam Dacia Duster? Nie, szczęście nie. A co musiała być Dacia Duster? Nie, nie możesz, to ja od razu to sprzedaję. Nie możesz, bo to wygrana w konkursie. Mogę. Nie możesz. No nie wiem, zostawię otwartą, albo zostawię otwarte pudełko, albo pudełko na ulicy. Jutro idę na misje tybetańskie, to mi wystarczy. Chociaż tam nie ma ruchu, tam jest medytacja raczej. Ale 2 godziny? Najwiście poleżę sobie przy misach. Zobacz, ile tam jest rzeczy dla Gryfona. Tak! Tak, tam wszystko jest dla Gryfonika. Buty są dla mnie, ale tam jest dla Gryfonika. Tofu, to są moje pierogi. Proszę zostawić moje pierogi w spokoju. Zjadam obiadek. Pierogensy. Chyba wszystkich nie wciągnę, ale zobaczymy. Różnie to bywa. Coś obejrzę i muszę brać się za montowanie, bo jeszcze nic nie wstawiłam na TikToka, a zaraz będzie 18. Dostałam taki komentarz dzisiaj na Insta. Nie, na TikToku, co ja gadam. Laska, jak chcesz być taka eko,
to nie kupuj tylu rzeczy w plastikowych i papierowych opakowaniach i nie kupuj bio chusteczek, które wcale nie są bio i tak dalej, i tak dalej. No, ja się zgadzam. Kupuję rzeczy w plastiku, ale jakie mam inne wyjście? Albo ona napisała w plastikowych i papierowych. No, kupuję i w plastikowych, i w papierowych. Jak mogę wybrać papierowe, to wybiorę papierowe, ale większość rzeczy jest w plastiku. Co ja mam zrobić? Mam nie kupować wszystkiego. No, ja nie wiem, jak ludzie sobie to wyobrażają. Nie wiem. Więc się zapytałam, w czym mam kupować. Liczyłam na to, że odpowie w szkle, bo szkło jest bardzo nieekologiczne, bardzo. To, że może być poddawane recyklingowi w nieskończoność, nie znaczy, że jest, bo globalnie tylko 21% szkła jest recyklingowane i wykorzystywane ponownie. Szkło rozkłada się milion lat i jest cięższe, delikatniejsze, w sensie kruche, więc trzeba je zabezpieczać folią lub papierem. Jego transport generuje zdecydowanie więcej dwutlenku węgla i tych wszystkich substancji, jako nie smolistych, tylko jak to się mówiło? No po prostu zanieczyszcza środowisko bardziej. Więc nagrywałam też o tym TikToka takiego w kolabie z Nikalab, podlinkuję go wam w opisie, jeżeli się da, bo ostatnio nie mogłam dodać nic do opisu i potem przez parę dni próbowałam to zrobić i dalej nie mogłam edytować tego opisu, więc jeżeli mi się uda, to wcisnę w opis link do tego TikToka właśnie o szkle. Szkło jest bardzo nieekologicznym opakowaniem. Nie mówię, że plastik jest, ale nie ma idealnego rozwiązania, oprócz tego, co robi Nikalab. Ta typiara oczekuje, że ja mam za to odpowiadać. Ja jestem konsumentem. Przerzućmy tę odpowiedzialność na producentów. Ja mam biegać po całym mieście, stać w korkach, bo jedną rzecz bez opakowania kupię tutaj, a drugą rzecz bez opakowania kupię 3 dzielnice dalej. Nie mam czasu, żeby jeździć. Nie mam ochoty wydawać hajsu na paliwo. Nie mam ochoty spędzać pół dnia w samochodzie, żeby zahaczyć o pierdyliard sklepów, żeby każdą rzecz kupić osobno. Albo co, pani mądra może mi powie, że mogę z internetu zamawiać. A, no to super, zamówię 15 produktów, każdy z innej strony i 15 dostaw, będzie bardzo ekologiczne, prawda? Strasznie mnie frustruje zrzucanie odpowiedzialności na konsumenta i bardzo mnie też frustruje takie ocenianie. Chciałabym zobaczyć, jak żyje ta osoba i czy ona jest idealna, żeby oceniać innych, bo ja się po prostu staram. Tam się rozchodziło, ja powiedziałam o ekologicznych chusteczkach do sprzątania takich, wiecie, mokrych. Ja powiedziałam, że one są ekologiczne, bo faktycznie są, bo w 98% są naturalne, nie mają chemii, nie są zrobione nie wiadomo z czego, tylko są w większości wodą i do tego są biodegradowalne, więc jest to lepsza opcja niż jakbym wybrała chusteczki mokre do sprzątania pronto, które są naładowane chemią i nie są biodegradowalne. Kiedyś korzystałam z takich chusteczek byle jakich, ogarnęłam temat ekologii, dowiedziałam się, że one są bardzo nieekologiczne i szkodliwe dla środowiska. Przestałam z nich korzystać, ale zawsze to był najwygodniejszy sposób sprzątania dla mnie i też pozwalał mi na to, żeby, jakby to powiedzieć, żeby utrzymać porządek, bo wystarczy tą ściereczką przetrzeć cokolwiek. Masz takie ściereczki, jedne w kuchni, jedne w łazience i w momencie, kiedy myjesz zęby albo czekasz, aż ci się woda zagotuje, możesz przetrzeć blat, kuchenkę, grilla, umywalkę, cokolwiek. Więc to dla mnie zawsze była wygodna opcja. Zrezygnowałam z niej, bo była nieekologiczna i stwierdziłam, ej, mogę żyć bez tego. Oczywiście poziom porządku w domu ucierpiał bez tych chusteczek, ale też nie jakoś tak mega znacznie. Poza tym ciężko mi nawet mówić, bo mieszkałam w tylu różnych miejscach, od kiedy przestałam ich używać i to było tak dawno temu. Jak zobaczyłam, że są takie chusteczki biodegradowalne, nie wiem, miesiąc temu kupiłam pierwsze opakowanie, to co kupuję w tamtym holu z Roska, to jest moje drugie opakowanie tych chusteczek, mówię, zajebiście. Zajebiście, będę mogła korzystać z chusteczek, ale to nie znaczy, że ja wszystko nimi sprzątam. To jest po prostu taka szybka, wygodna opcja, ale ja zużywam jedną chusteczkę, żeby posprzątać cały blat w kuchni, no bez jaj. To też nie jest tak, że ja wyrzucam te chusteczki i nie wiem, myję się nimi i nie wiem, wycieram wszystko, co mam na chacie i czyszczę nimi zlew i umywalkę i nie wiem co jeszcze. Chciałabym się dowiedzieć, jak ta osoba jest taka święta, jak to robi i gdzie kupuje produkty niezapakowane w plastik.
jestem bardzo ciekawa. Więc jeśli ta osoba to ogląda, to powiedz mi, gdzie kupujesz produkty, które są niezapakowane albo zapakowane w opakowania pochodzenia roślinnego, biodegradowalne i w 100% kompostowalne. Słucham. Zmontowałam jeden film, wyrzuciłam. Nagrywałam też dzisiaj z rana test maseczki z bielendy z witaminą C, taka rozjaśniająco odżywczona chyba jest. I okazało się, że nie nagrałam, jak nakładam tę maseczkę. That's a bummer. Więc muszę zaraz nagrać chyba unboxing paczki dla Tofka i to szybko zmontować i wrzucić. I tyle. Więc jak nagram ten haul unboxing pieskowy, to wtedy zmontuję go szybko, wrzucę i potem chyba będę bejować. Coś tam może jeszcze pomontuję, bo mam pracę do zrobienia. Ale no już drugi dzień mam tak, że w okolicach 17-18 zaczynam się robić strasznie śpiąca. Przez cały ten sezon jesienno-zimowy jeszcze mi się to nie zdarzało, co było naprawdę super, bo normalnie to moje poziomy energii w tym okresie ciemnym, że tak powiem, to leżały i non-stop drzemu nie. To jest pierwszy rok, kiedy mi się to nie zdarza. Oczywiście zasługi przypisuję tutaj Nikalab, ale nie o tym, to nie jest film sponsorowany oczywiście. Nikt mnie nie sponsoruje na moim kanale na YouTubie, gdzie już niedługo będę mieć 1000 subskrybentów. Jestem z tego bardzo dumna, ale nie oszukujmy się, nikt tutaj nie będzie treści sponsorowanych wciskał. Ale dobra ta herbata. Kocham czarną herbatę. W ogóle kocham herbatę, ale czarna herbata to jest... Jestem uzależniona, naprawdę. To jest jedyny produkt, od którego jestem fizycznie uzależniona. Herbata. Szczególnie czarna. Ale wiem też na przykład, że mam takie... Że wiem, jaka herbata w jakim momencie będzie dla mnie dobra. Że wiecie, na przykład czuję, że muszę się napić mięty albo zielonej herbaty. Ale czarna jest najlepsza. Najczęściej mnie ratuje i... Ale jak mi smakuje czarna herbata. I jestem strasznie zła na siebie, że piję herbatę ze skarpetami, strasznie tego nie lubię. Jakoś tak, jak nie wezmę tej herbaty od razu ze sobą, tylko zostawię ją w kuchni, żeby się zaparzyła, to nie wracam potem do tej herbaty i nie wyciągam tej skarpety, no. I potem stoi taka wystygnięta herbata. A, zimna herbata. Nie, nie, nie. Herbata musi być gorąca, tak żeby... Ja to w ogóle lubię taką bardzo gorącą, że tak jest na pograniczu poparzenia. To jest wtedy moja ulubiona temperatura. Właśnie teraz taką mam. Ach, wspaniałe, wspaniałe. L'heure de goûter. Haha, śmieszne. W ogóle lubię bardzo ciepłe napoje i zaczęłam też pić ciepłą wodę. Tak po prostu jak piję wodę, to zaczęłam ją pić... wiecie, że nalewałam pół szklanki zimnej wody i pół szklanki wrzątku. I super mi wchodzi ta ciepła woda. Już od dłuższego czasu słyszałam, że właśnie powinno się pić ciepłą wodę. Nie potrafię przytoczyć dlaczego, musiałabym odświeżyć, ale słyszałam, że ciepła woda jest spoko do picia. Jakoś tak... no dobrze mi wchodzi ta ciepła woda, naprawdę. Chwilę poleżę, coś może obejrzę na YouTubie i biorę się za nagrywanie tego pieskowego hola. Chociaż piątek i tak wszyscy wyjdą i nie oglądają. Nie, ja muszę chwilę odpocząć, zamknąć oczy na sekundę, bo po prostu zrobiłam gigantyczne zamówienie dla pieseczka w sklepie Top, czyli w jednym z moich ulubionych pieskowych sklepów. I ta paczka jest naprawdę gigantyczna. Spójrzmy i zobaczymy. Pieseczek, chcesz zobaczyć, co to będzie? To jest dla ciebie, wiesz? Dobrze. Tak, ja też w ogóle, ja się z tym, co to jest w ogóle.
palcem, palcem. Dobra, stary gra w głupią grę i będzie krzyczał, ale muszę rozpakować zakupy, bo stary tego nie zrobi. Woli grać w grę zamiast rozpakować zakupy, więc muszę je rozpakować po 2 czy 3 godzinach od zrobienia, bo trochę tu już siedzą. Więc let's do it. Byliśmy w Kerfie. Stary bierze wysokobiałkowe serki wiejskie od jakiegoś czasu, więc mamy 2. Skry, śmyry. Wegański ser, taki tarty, bo lubię razem z tym salami, szpinakiem, oliwkami czarnymi, ewentualnie pieczarkami, robić sobie takie a la quesadille. No chyba tak to muszę nazwać, bardzo to jest pyszne, mogę zrobić na TikToka przepis. Z tych wegańskich rzeczy wzięłam jeszcze, no taki a la almetto, wiecie, do smarowania kanapek. Żółty ser. Kaszankę, będziemy robić hot dogi, ta kaszanka jest pyszna. I jeszcze powinien być boczek wegański. No i nie dokończyłam wam hola, bo Tomasz musiał mi przerwać nagrywanie. A gra w grę. A mi przerwał. Wyobrażacie sobie to? To jest piwo bezalkoholowe, nie wiem jaką YouTube ma politykę, ale to jest bezalkoholowy napój. No nie powinnam się skarżyć, ale bardzo mnie to sfrustrowało, bo Tomasz ma taką przypadłość, że jak on coś musi, jak mu się coś przypomni, to on musi to od razu zakomunikować, od razu powiedzieć. Nieważne, że ty coś mówisz, albo jesteś w trakcie czegoś, no wiecie, bądź co bądź, jest to moja praca z YouTube'a. Nie zarabiam na razie, ale no, jakby jest to moja praca, żeby nagrywać. Fuck it. Hol nie był wcale tak ciekawy. Najbardziej interesujące rzeczy to były te wegańskie, więc to wam pokazałam. Tofek, możemy spróbować umyć zęby? Co ty na to? Chodź, spróbujemy, otworzymy. Czekajcie, może was też tu zrobić. To będzie nasze... Będzie pierwsze mycie zębów gryfonika. Sorry, że się tak majtacie, ale nie jesteście prawdziwym statywem i stoicie na łóżku. Chodź, zobacz. Chodź, zobacz. Zobacz, jak to ładnie pachnie. To fotoliże. Tak? To fotolubi. Smakuje ci to? Pięknie, tak. Super. Super pies, tak jest. Nie spodziewałam się tego. Jestem w ciężkim szoku. Ale bardzo mnie to cieszy, nie powiem. To będzie przyjemniejsze niż to, co znasz, wiesz? Super. Tak. Moja dzielna myszka, najdzielniejsza na świecie. O, no Halek, tak. Nic się nie bój, nic się nie bój. No to, no na no, no hala matka kładzie, ja wiem, że ty nie lubisz. Tak? Najwspanialszym żabkiem! Takim moim żabkiem, najkochańszy. Tak cię kocham, jesteś taką mądrą psinką moją, tak? Och, och, och. No to jest twoja kostka, dostałeś w prezencie. Proszę. Tomasz składa klocki, a ja muszę składać ubrania. A co składasz? Koenig Zegajesko. Ale to jest to, co kupiliśmy? Nie, nie, to jest coś innego. Nie możemy wrzucić pudełek. Dlaczego? Bo to ma podobno jest czasami bardziej warte niż to, co jest w środku, tak mi Wojtek powiedział. Samo pudełko? Tak, bo nie, właśnie o to chodzi, że Wojtek powiedział, że to też przecinam i składam tak na płasko? I trzymam to wszystko. No to ja pierdolę, kurwa, gdzie to się trzyma? Niech nam Wojtek piwnicę udostępni. Się wygląda tak, ale ja muszę posprzątać to, poskładać i to w sumie też. Boże, co za koszmar. Zobaczcie, jaki to jest magazyn w ogóle. Piseczek, najpiękniejszy jest piseczek. Odpalę chyba live'a na TikToku i będę sobie składać ciuszki. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Także
robię to. Jezu, już kładłam się spać, ale przypomniałam sobie, że się z wami nie pożegnałam. Robiłam live'a, na którym było strasznie dużo osób i było strasznie miło, ale ogólnie zawsze na tych live'ach jest miło, tylko czasami jest więcej osób, czasami mniej i są różne pytania. Nieważne, nie o tym. W każdym razie chciałam się z wami pożegnać, bo jest już strasznie późno i muszę iść spać, bo jutro muszę wstać wcześniej niż zwykle. Dajcie znać, czy takie daily są ok, czy jednak wolicie weekly i widzimy się, nie wiem kiedy, ale się widzimy.